Cześć, Chris z tej strony. A może powinienem powiedzieć piewiet. Witam Was na gospodarstwie na mapie Sosnowka. To jest taki mój trochę powrót do przeszłości, o której kiedyś mówiłem. To znaczy, to jest pierwsza mapa, na której grałem w Tormenta, tylko w 17. Do 22 pojawiła się mapa, tu akurat nie było tu warsztatu, a zawsze się nie naprawiało. Sceneria tutaj, jak widzicie, trochę przypomina, no nawet nie PGR nasz tutaj, tylko tak naprawdę te takie jakieś sowchozy bądź kołchozy. Po radzieckim. Nie wiem, w jakiej części kraju to się znajduje. Mapa raczej umiejscowiona jest za naszą wschodnią granicą, czyli będzie to Białoruś, albo Rosja, albo Ukraina. Jakiś kraj, jakaś tamtejsza. Co my tu mamy na wyposażeniu? Mamy te trzy ciągniki, czyli mamy Zetorka Frontere, mamy Proximę, mamy Krystala, czyli mamy 170 koni, 117 i 76, mamy kombajny Deutzfahra. Szkoda, że nie jakiś inny. No, tutaj no, fajne by były na przykład kierowce, ale wiem, że w modach występują, ale na konsole ich nie znalazłem. A jakiś taki podstawowy sprzęt. No, mamy teren przygotowany do rozmowy. Jest pole akurat prawie kwadratowe, no to nie ma żadnego miejsca. I tutaj bo tu trzeba wyjść. Czyli mamy tutaj i jest już naszą własnością. Zagroda na prawie 400 kruk, z tego co pamiętam. Jakiś robot do mleka wyposażony, czyli już taki no, wyposażenie trochę bardziej niż europejskie, niż sowieckie. Dobre ogrodzenie, tak? Także tutaj mamy pastwisko. Tu trzeba będzie coś pośleć, ale zobaczymy, co będziemy mogli pośleć, tak? Jeszcze zanim krowy się pojawią, to trzeba będzie trochę słomy mieć, trochę kiszonki, żeby mieć czekanki, może się wypożyczy jakiś paszowóz. I tu mamy łąkę taką. Myślę, że tu będzie można spokojnie tę trawę skosić. Zobaczymy, czy się to uda, czy nie. Ale gdyby to się udało, to naprawdę będzie zbalować.
mamy miesiąc sierpień. A teraz pasowałoby oczywiście trochę pieniążków wydać, żeby rolnictwie precyzyjnie, no mamy trochę cienko, 40 parę procent. Zapłacimy za badanie gleby. Tak. Zapłaćmy tutaj również. No, już się nam pojawiło 53. No. Tutaj mamy plon azotu, więc trzeba będzie pewnie coś rozsypać. Mamy sierpień, co możemy posiać? Możemy posiać rzepak, ale rzepak na rzepaku to nie bardzo. Warzyw też już nie możemy. Nawet nie wiem, jak tutaj z warzywami jest, czy jest jakiś punkt skupu kupujący warzywa, czy nie. O, super, sprzedają. O, to tutaj warzywa też. A, ma to kupować. Ktoś nie wierzył do końca, że jest to za wschodnią granicą, to proszę, mamy ładną kierownicę. Muszę sobie przetłumaczyć, co to znaczy, bo szczerze mówiąc, próbowałem przeczytać i nie mogłem zrozumieć. Ma pewne jeszcze inne miejsca, które pamiętam, że tak nam o, tu chyba też będzie coś widać ładnie. Mamy te stacje benzynowe, no dla dystrybutorów to takie jakoś tak chyba nie widziałem, chyba jedynie w muzeum nafty. Tu mamy jakąś znajdźkę, słuchajcie, nawet nie wiedziałem, że są. Podobnie jest zrobione w jakiejś
Najpierw mamy silosy. Teraz pasuje czekać, aż będzie wysoka cena, bo na razie jeszcze nie mamy dużo. A, to już stycznia. Ale tak, na pewno trzeba będzie gdzieś... Zobaczmy. Uda nam się jakąś pracę wziąć. Najlepiej taką, żeby była w stanie owijać. O, ten potinger chyba jest, ale ona wymaga 150 koni. To chyba mamy na tyle. Bo chyba mamy ciągnik 70-konny. Dobrze, czyli możemy. Trzeba jakieś pieniążki wydać. Wow, 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 to prawie nasze wszystkie pieniążki będą. Więc chyba trzeba będzie ją wypożyczyć. No, cały czas brakuje tu właśnie takiej opcji leasingowej, czyli że kupuję, a następnie mogę spłacić, spłacam ją, następnie mogę kupić na własność. Mamy te stacjonarne trasy. Pożyczymy. A, tu jest ta wersja kolorowa. Fajnie, zróbmy sobie. O. Kolor taki. Weźmy ją, wypożyczmy. Nie pociągniemy, ale myślę, że trzeba by kosiarkę jakąś. Myślę, że za dużego. Teraz 128 metrów, 120 koni. No to mamy jakiś ciągniczek. 180 nie będziemy kombinować. Ale ta nie będzie miała, będzie trzeba zgrabiać, więc nie wiem, czy nie będzie lepsza ta. Ta będzie raczej z boku do tego małego ciągniczka. W sumie możemy ją nawet kupić za 18 tysięcy. Mamy najsłabszy ciągnik. To jest Proxima na 76 koni. A ta kosiarka ile? 80, no może, a nie bardzo, powiedzmy to. Proxima nie wiem, co będzie robiła.
razie czego jednak jest niedaleko. W tej chwili tak naprawdę musimy zaczynać robić w stronę czegoś, czego nigdy nie robiłem, czyli bardzo wcześnie będę starał się zacząć produkcję, że tak powiem, próbki. Bo skoro mamy zagrodę, to pasowało by ją wykorzystać. Widać, że ten PGR, że tak powiem, czy raczej kołchoz, ale sofos, był duży. I jest to sporo, sporo gospodarstwo. Ojojojojoj, a ciągnie robię. Ucielamy dużo całej maty. Myślę, że prawa będzie. Sprzedaży nasion i nawozów, paliwa, stacje mamy na terenie. Tak przynajmniej będzie, dobrze sobie przypominam, w 17 dni. Takie nigdy nie było ładowane do stacji, ale mam możliwość zatankowania na terenie. Nie będzie zabierany. I teraz tutaj teraz możemy tak. Mocniejszego. Prawda, lepszy byłby pewnie, bardziej by tu pasował jakiś Władimirys albo kierowiec, no, ale może to już ktoś.
trzeba tylko koło postawić. Tak to jest koło postawić.
No zobaczymy, jak to zrobić. To by było na tyle. Zobaczymy się pewnie na drugiej, jak będziemy dalej coś robić. Do zobaczenia i do usłyszenia. Jeśli komuś podobało, to jak każdy.